Żaki na salonach, witaj. No dziękuję, dziękuję. Pięknie wyglądasz, dziękuję. Wspaniale. Bardzo się cieszę, że Ciebie widzę. Ja też bardzo się cieszę, że Ciebie widzę, bo dziś zostało wydane oświadczenie przez Bartka, w którym powiedział, że Ty go tam odpychałaś i ta para nie była wcale taka szczęśliwa, jak my to widzieliśmy. Co Ty na to? Wiesz co, znaczy po pierwsze to jest mi bardzo miło, że mnie bo finalnie mnie przeprosił. No tak, ale najpierw porozmawiajmy o tym, co powiedział, że wiesz, że jednak to nie była taka szczęśliwa para, ty go non-stop odpychałaś. On mi zarzucił, że podczas dni wolnych na przykład ja na niego nie patrzyłam. No i wiesz, na przykład w normalnym świecie, jak się spotykasz, to rzeczywiście jest tak, że idziesz na randkę, potem wracasz do siebie i dwa dni później się znowu widzisz. A tutaj my byliśmy 24 godziny na dobę, cały czas ze sobą i dla mnie, wiesz, jak ja byłam 5 lat sama, dla mnie to było dużo, zresztą dla wszystkich nas. I każdy z nas potrzebował tego oddechu jednego dnia od siebie i to było jakby takie normalne, no bo wyobraź sobie, teraz poznajesz osobę i spędzasz z nią miesiąc czasu codziennie ze sobą, wiesz, no i rzeczywiście było tak, ja to potwierdzam, że jak był ten dzień wolny, ja miałam potrzebę się jakby zdystansować. Okej, a na siłowni nie chciałaś jego pomocy? Chciałam to jego pomocy. To też prawda, że wiesz, że nie rób tak, idź stąd. Wiesz co, ja w ogóle... Tak mówiłaś? Nie mówiłam tak i właśnie było bardzo śmiesznie, fajnie, zbijaliśmy sobie piątki i wiesz, naprawdę ja mam mindfuck, że ja inaczej jakoś czytałam rzeczywistość, bo wszystko było fajnie, miło zakończyliśmy trening, a teraz ja czytam, że coś tam było, no nie wiem, no, ciężko mi powiedzieć, o co tu chodzi, wiesz? Czyli takie zamazywanie trochę rzeczywistości. Troszkę tak. Ale Cię przeprosił. Jak tak. Się z tym czujesz, że jednak padło to słowo przepraszam? Dobrze. Jest mi z tym bardzo dobrze. Właśnie ktoś mi zadał tego samego dnia pytanie, co bym zrobiła, gdyby mnie przeprosił. I ja wtedy poczułam takie, kurczę, wybaczyłabym mu. W sumie to już mu, tak wiesz, wewnętrznie wybaczyłam. I ja odpisałam na to, że przeprosiny przyjęte, wszystkiego dobrego. I tak jakoś się dobrze z tym poczułam, bo ja nie lubię z ludźmi mieć kwasu. No i co on Ci odpisał na te przyjęte przeprosiny? Polejkował. Czyli raczej nie będziecie utrzymywać stałej relacji, ale gdzieś tam jesteście już pogodzeni i ta atmosfera jest oczyszczona, że na mieście możecie zamienić parę słów. No nie wiem, czy będziemy zamieniać słowa, ale życzę mu naprawdę wszystkiego dobrego z Karoliną. Jestem z tym pogodzona. W zasadzie to, jak przeczytałam to oświadczenie, to doszło do mnie to, że... Bo ja rzeczywiście chciałam spróbować, ale miałam... Doszło do mnie to, że on po prostu zauważył wcześniej, że my do siebie nie pasujemy. Mhm. I miał rację w tym. Tylko po prostu szkoda, że to tak brzydko się wszystko zakończyło. To prawda. Co sądzisz o tym, że ludzie zarzucają ci, że tylko o Love Island mówisz? Na Instagramie, słuchaj, że ja Love Island, Love Island, Love Island. Ja właśnie mówię tak mało, ja naprawdę ja mam tyle do opowiedzenia, ale przez takie komentarze ja nie mówię praktycznie nic. I na przykład nawet jak wrzucam perfum, który się ma nazwę z jakimś island, to już ludzie mi piszą, ale już dla żartów, bo już naprawdę każdy ma z tego bekę, że znowu o island. Ale ja przysięgam, że no, ja tydzień temu wróciłam stamtąd, no to wiadomo, że gdzieś tam to się wpisało w mój życiorys i przeżywam to. Więc coś tam czasem powiem, ale już nie mówię o nich, bo była umowa taka, że już nie powiem nic nigdy więcej o nich. Mhm. A teraz ludzie mówią, że ja w ogóle nie mam prawa nigdy nic mówić o Love Island. Nie, no przestań głupoty. Właśnie możesz sobie mówić ile chcesz. No, ale tak bardzo się denerwują, jak cokolwiek powiem o Love Island. Nie, przestań, ja uwielbiam słuchać. Mi to mogłabyś godzinami opowiadać o tym Love Island i byłoby dla mnie za mało. No dlatego staram się skupiać na takich pozytywnych osobach, których jest naprawdę tak dużo. Ci hejterzy to jest tak mały procent. Mhm. Oczywiście dali mi trochę w kość, bo to jest dla mnie zupełna nowość, ale się hartuję i już powoli naprawdę spływa to po mnie i skupiam się naprawdę na tych super ludziach, których mam bardzo dużo. Słyszałem, że szykuje się impreza. Czy jesteś zaproszona? Jestem zaproszona. Zapytano mnie właśnie, czy będę, no bo to jest trochę tak, że jak ja będę, to nie będzie dwóch osób, także to niestety głupio się z tym czuję, że ludzie muszą teraz poniekąd wybierać, no ale niezręcznie bym się po prostu z nimi czuła. Wybaczyłam im, naprawdę życzę im wszystkiego dobrego, ale nie chcę z nimi przebywać. Czyli wykluczyłaś ich z imprezy swoim przyjściem? Trochę tak. A kto organizuje imprezę? Nie wiem, czy nie Sophie. No i to ona się Ciebie zapytała. Tak, ona się mnie zapytała, czy ja będę, bo jeżeli ja będę, no to wiadomo, że no, to jest konflikt interesów. Także, ale ja nie wiem, czy w ogóle oni i tak by byli, no bo oni też daleko mają. Okej, no ale zaproszenie do nich nie poleciało, no bo Ty nie będziesz... Nie wiem, nie śledzę tego. No nie, no bo Ty będziesz, to nie poleciało tam do nich zaproszenie. Tak. A kto będzie? Ojej, no wszyscy praktycznie. Wszyscy oprócz nich. No A jeszcze kogoś nie będzie?
No nie będzie kogoś, nie będzie, ale już nie pamiętam kogo, ale praktycznie większość osób będzie. Słyszałem, że to będzie Halloween, tak? Czy obowiązują przebrania? Tak. Jakie będzie u ciebie? Nie zdradzaj wszystkiego, tylko tak wiesz trochę, co, za co się przybierzesz. Ja jeszcze nie wiem, ale mam makijażystkę już zarezerwowaną, także na pewno coś ciekawego. Ale będziesz chciała tak polecieć na pełnej, żeby pokazać, że naprawdę jesteś przebrana, czy tak trochę? Bo niektórzy, wiesz, poleją się krwią i uważają, że są przebrania, ja jak u ciebie. Ja w ogóle kocham imprezy halloweenowe, więc co roku daję czadu, więc możliwe, że mnie poniesie, ale jeszcze nie wiem. Zobaczę od nastroju. No to porozmawiamy o twoich przeszłych przebraniach. No to w zeszłym roku byłam pół aniołem, pół diabłem. O, wow. Miałam tak przepołowioną twarz i tutaj właśnie miałam, wiesz, niebieską soczewkę, tutaj czarną soczewkę, tu byłam złota, tu byłam jakaś czarna, miałam skrzydła i miałam ten... Dobra, czyli na grubo, naprawdę na grubo. No dobrze, w takim razie czekamy na relacje z tej imprezy. I będziemy oceniać, czy się fajnie przebrałeś, czy nie fajnie. Dziękujemy bardzo, dzięki. Trzymajcie się, cześć.